Cześć, witajcie z tej strony Legion, Marvel Strike Wars, i to jest takie uaktualnienie do eventu Historic Encounter. Z racji, że event jest już w trakcie, to będę się posługiwał swoimi danymi, więc tym, co do tej pory wbiłem, 110 punktów. Natomiast podliczymy sobie, ile jeszcze możecie zdobyć w tym evencie punktów, wydając tam jakieś te najmniejsze ilości power po odświeżając po te 200 power w jedną i drugą kampanię, jak wiemy. Kri kampania się zaczęła o 2 dni za późno, będzie też trwała o dzień krócej niż cały event, więc 4 dni w 7-dniowym evencie. Przejdźmy sobie może teraz do Excela i sobie omówimy tutaj ile można jeszcze zdobyć w tym evencie. Jak widzimy, mamy 3 dni, 6 godzin do końca. No i mamy tutaj obliczone. Tam jest jeszcze to są te stare obliczenia, ich nie bierzemy pod uwagę, ale obliczymy sobie tutaj, mam swoje wpisane punkty, ile teraz mam. No i nam zostało 2 dni, 6 godzin KRI kampanii. No i co nam to mówi? To nam mówi, że regeneracja w tym czasie da nam 648 punktów energii. Natomiast jeśli byśmy 200 power korów zrobili odświeżenia, w dwa dni to dostaniemy dodatkowe 800 energii pod tą Cree kampanię. No i suma by nam dała 1448 punktów energii, co nam da do eventu 14480 punktów. Więc tyle odświeżając 2 razy 200 korów byśmy otrzymali dodatkowo. No i tu oczywiście będziecie musieli sobie swoje punkty dodać do tego i sobie policzyć, ile wam brakuje, czy wam braknie do któregoś milestona. Natomiast w tej kampanii, którą mamy 3 dni i 6 dni jeszcze, gdzie lecą fragmenty orbów, no to regeneracja nam będzie się liczyła jako 936 energii w te 3 dni i 6 godzin. I jeśli w 3 dni wydamy po 200 power no to dostaniemy dodatkowe 1440 energii. Oprócz tego dzisiaj będziemy mieć o, 17 i o 20 free energii po 80, czyli 160 w sumie. No i jeszcze w 3 dni kolejne będziemy mieć 240 free energii, więc w sumie 720 punktów. To trzeba też sumować i to wszystko, jeśli sobie zsumujemy, to mamy 3256 energii. No i to jak sobie tutaj wcześniej mieliśmy policzone, a więc jeden energii to jest 375 fragmenta, a za fragment dostajemy punkta. Więc fragmenty są równoznaczne z punktami jeżeli 3,75 sobie pomnożymy razy to to otrzymujemy 12,210 punktów. I jak widzimy zużywamy tutaj w sumie 1000 power żeby zdobyć te punkty. No i z tych punktów w sumie mamy 26,690 punktów. Od tej chwili gdzie mamy 3 dni i 6 godzin do końca eventu możecie zdobyć tyle punktów. Wydając te 1000 power No mam nadzieję, że Wam to pomoże. No, i to musicie sobie po prostu sumować z Waszymi punktami, jakie macie aktualnie. To Wam wyjdzie ta liczba, którą macie punktów. W moim przypadku wychodzi mi 59,800, jeśli bym to wydawał. Więc ten miesięczny item bym miał, a te emblemsy są za 62 tysiące, jak widzimy tutaj. 62 000 punktów, czyli musiałbym wydać kolejne 2200 punktów w jakiś sposób. No, najlepiej bym musiał dwa razy kampanię odświeżyć, żeby dostać 2000 punktów. No i 200 punktów bym musiał zrobić jakimś milestone'em. najlepiej, który mam na mailu. 100 energii daje 375 punktów, więc tym bym się pewnie posiłkował. Jeden mail i dwa razy odświeżenie klik kampanii. No i tak by to mniej więcej wyglądało na moim przykładzie. Mam nadzieję, że Wam też to pomoże i jakoś sobie poradzicie tutaj chociaż wbijecie ten miesięczny itemek. I to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.